Dobry wieczór. Przepraszam, czy mogę zadać panu kilka pytań? Czy mógłby pan wypowiedzieć się na temat obecnej sytuacji? Tak, tak, proszę pani. No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo prostym człowiekiem, ale jak pani widzi, no, żniwo zaczęliśmy w tym roku bardzo wcześnie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, ale przez lata zaniechań poprzedniej ekipy rządzącej, no, mamy sytuację taką, jaką mamy. No, ale przepraszam, no, ja nie o tym chciałam, nie o to chciałam pana pytać. No, przepraszam, a dla kogo ten wywiad? No, ten wywiad jest dla mojej stacji. A to nie jest dla naszej telewizji. Nie, nie, proszę pana, to czyli, nie jest dla naszej telewizji. Czyli mogę pan powiedzieć prawdę? Oczywiście, moja telewizja nazywa się Prawda bez prawdy, no i mniemam, iż będzie pan mówił tylko prawdę. Dobrze, to słucham. Czy mógłby pan się wypowiedzieć o sytuacji panującej obecnie w rolnictwie? Aha, to o to pani pyta. No dobrze, proszę pani. No to tak jak już mówiłem wcześniej, no mamy suszę jako mamy. Od kilku miesięcy nie padał u nas deszcz. Także... No przepraszam, jak nie pada? Jaka susza? No wczoraj padało. Wie pani co, ja tak do końca nie jestem w stanie powiedzieć pani, czy to był deszcz, czy my żeśmy po prostu, no wiem, że dużo się lało wczoraj, ale to nie do końca chyba był deszcz, ponieważ mieliśmy takie spotkanie tutaj z przyjaciółmi ze wschodniej granicy, także nie jestem w stanie pani powiedzieć, czy to był deszcz. No wie pan, to na pewno był deszcz, także no chyba, że pan nie pamięta. Wie pani co, no ja tak do końca wszystkiego, ma pani rację, wszystkiego nie pamiętam. No to jednak pan pamięta, czy pan nie pamięta? Do końca nie pamiętam. Do końca pan nie pamięta, tak, dobrze. Tak. No to teraz tak może z innej beczki drugie pytanie. Co pan sądzi o plonach w tym roku? No wie pani co, no plony w tym roku to są takie mizerne, no te ogóreczki to takie malutkie, wie pani co, jak to ciężko jest po prostu przegryzać, połykać, coś takiego. No, ja myślę, że malutkie ogóreczki właśnie są w sam raz, no jeżeli pan mówi, że była impreza integracyjna. No weźmie się pani naje takim malutkim ogóreczkiem. Ale tu nie chodzi, żeby złapać króliczka, tylko żeby jego gonić, drogi panie. Także no, malutkie ogóreczki też mają to coś w sobie. No ale dobrze, zostawmy ogóreczki już w spokoju. Dobrze. Temat zbóż, no pan zeszedł na ogóreczki. No a co może pan powie, bo widziałam tutaj u pana piękną marchew. Jak pan tą marchew wyhodował? Może zdradzi nam pan tajniki hodowli marchwi? No, no tak jak uprawy marchwi. No wczoraj mieliśmy taką imprezę integracyjną, ja wszystkiego dokładnie nie pamiętam. No w pewnym momencie ta impreza zaczęła przybierać konkurs skoków. Trudno było nam się rozstać. No w pewnym momencie nasi przyjaciele zaczęli skakać raz na jednej nodze, raz na drugiej i tak było na jedną nogę. Później było na drugą. W pewnym momencie doliczyłem się nawet 73 nóg. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że ludzie potrafią tyle przejść. No a nie było to czasem złe wyjście z progu i zaliczenie bóli w tym przypadku? Wie pani co, no, bolało jak cholera, muszę pani powiedzieć, że to był niesamowity ból. Jak tak po 73 razie człowiek musiał znowu to powtarzać z następną osobą. No wie pan, mnie też by głowa bolała, jeżeli bym tyle... To powiem, że nie jeden dzień, a kilka dni, ale tu mówimy o bóli, nie bólu, proszę pana. No ale dobrze. No bolało, tak, muszę pani przyznać. Dobrze, no pomińmy również ten temat. Jakie, może pan mi powie, czy posiada pan w ogóle jakieś zwierzęta poza uprawą swoich warzyw, zbóż? No tak jak pani mówiłem, no nie wiem, czy to są moje warzywa. No zwierzęta, no nie pani co, no... Był kiedyś koń, ale... A przepraszam pana, to mam takie pytanie teraz, jak pan tak powtarza, tak, notorycznie, że pan nie pamięta, może pan cierpi na amnezję. A wie pan co, to jest nie, takie znam, tym... nie znam tego człowieka. No to czas by było poznać, bo to jest takie tymczasowe, taka tymczasowa utrata pamięci. Wie pan, może to ja panu się z dowiadę? Tymczasowymi przyjaciółmi nie współfalam. Ja po prostu takie znajomości omijam szerokim łukiem. Rozumiem, czyli pan nawiązuje raczej takie znajomości dalekosiężne, rozumiem? Tak, tak, od jednej kolejki do drugiej. Aha, od jednej tak, kolejki tak, do tak, drugiej. Tak, tak. Ja jestem stały, wie pani. Jak usiądę do jednego, to po prostu pijemy, aż nam się alkohol kończy. Rozumiem. No a jak się skończy, to co dalej? No,
zawieram kolejną znajomość. A kolejną znajomość, z kolejną butelką? Nie, ja ze sobą alkohol nie noszę. A pan nie nosi, to nie, czyli nie, dla pana noszą, rozumiem. Nie, po prostu, no wie pani, to trzeba się dobrze rozeznać w sytuacji, po prostu trzeba obserwować. Rozumiem, a mam takie pytanie, takie już bardziej takie, że tak powiem, przyziemne. Czy może pan nam zdradzić, jak pan ma na imię? No wie pani, i tu może być problem. Nie pamięta pan, rozumiem. Nie, pamiętam, tylko wie pani co, no tutaj trzeba by było z moją mamą na ten temat rozmawiać. A dlaczego z pana mamą? Wywiad prowadzę z panem, proszę pana, dla bardzo poważnej telewizji. To moja mama powinna się więcej na ten temat wypowiedzieć. No ja myślę, że pan również. Pana mamę weźmiemy, jeżeli oczywiście się zgodzi, w późniejszym terminie, gdzieś tam w grafik. Bardzo chętnie bym również przeprowadziła wywiad z pana mamą. No ale chciałabym tutaj na razie przeprowadzić z panem. Ale tak bardziej, no moi widzowie właśnie oczekują prawdy bez prawdy, więc no jakby pan tak był łaskawy udzielić to imię. Wie pani co, ja pani powiem, tak, ta obecna sytuacja suszowa w Polsce spowodowała to, że no, trzeba sobie w jakiś sposób radzić. Rozumiem. Tak. Czyli nazywa się pan radzić. Tak, to jest, wie pani co, takie dosyć szerokie spektrum, muszę tak powiedzieć. Dobrze, więc tak. Panie radzić. No i jeszcze tak na koniec miałabym jedno takie zasadnicze pytanie. Czy jest pan zadowolony z obecnej sytuacji? Wie co, ja nigdy nie będę zadowolony. Ja zawsze jestem w opozycji. Cokolwiek by nie zaistniało, ja będę zawsze przeciw. A czyli rozumiem, że jest pan rodowitym Polakiem? Tak. Niezadowolonym Polakiem? Tak, ja już urodziłem się za granicami Polski, także muszę po tu pani przyznać rację, że jestem rodowity, tak. Cieszę się, bardzo miło mi było w takim razie rozmawiać z panem. Dziękuję za wywiad. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.